Rozmawiamy z mecenaszem Wojciechem Wownyszem, który kierował w imieniu Tajera skargę konstytucyjną. Panie mecenasie, jak w świetle wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego postrzega pan swoją sprawę? Powiem tak. W związku z tym, że Trybunał był uprzejmy tak, a nie inaczej orzec, ja powiem szczerze odzyskałem wiarę w sprawiedliwość tudzież w państwo prawa jakim nie ma się nasz kochany kraj. A wracając do sprawy Tajera, otóż bez wątpienia wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jaki zapadł, co prawda nie bezpośrednio w sprawie dotyczącej mojego klienta, ale pośrednio jaki myślę, że w tym momencie moja sprawa po części będzie bezprzymiotowa, gdyż Trybunał orzekł to co ja chciałem uzyskać swoją sprawą, czyli to, że pewne postępowania szczególne jeśli chodzi o polski język łowiecki i postępowania dyscyplinarne, tudzież, tudzież quasi dyscyplinarne, jak na przykład postępowanie porządkowe, czyli zawieszenie w prawach członka koła, no nie mogą się odbywać w ten sposób, że koło podejmuje jakąś tam decyzję od tego co prawda strona może się odwołać do wyższej instancji w tym przypadku na przykład od uchwały walnego zgromadzenia do zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego ale na tym droga się kończy czyli kontrola tegoż orzeczenia nie wychodzi poza ramy Polskiego Związku Łowieckiego a według mnie, tak jak nawet stanowi ustawa prawo łowieckie, od orzeczeń, co po niektórych, może się strona odwołać do sądu, czyli do sądu powszechnego. Tylko że tam było w ten sposób zrobione w ustawie, dość niefrasobliwie, że tylko od wyrzucenia z koła tudzież nieprzyjęcia do koła. A kwestia zostawienia takiej właśnie furtki kołom łowieckim jak nie. Brak kontroli orzeczeń o zawieszeniu prawa w członkach koła, no to niestety nie podlegała żadnej kontroli. No i niestety koła z tego korzystały nadmiernie i w sposób, według mnie, w dużej ilości przypadków bezprawny, jako szykany tudzież batna takich, którzy są nieprawomyślni dla władz koła i pzt -u. Panie Wcenasie, często spotykam Pana na salach sądowych, szczególnie w sprawach, które obserwuję, zwłaszcza o przywrócenie do koła. Jak dużo takich spraw obserwuje Pan w swojej zawodowej karierze? Powiem tak. Do tej pory był to jakiś promień niespotykany odsetek, gdyż w mojej ocenie. Myśliwi nie wiedzieli, albo nawet nie wierzyli w możliwość i skuteczność takiej drogi. Natomiast teraz już zauważam od kilku lat, że jednak ta droga jest doceniana i bardzo wykorzystywana przez myśliwych, do czego ja ich zachęcam, bo sąd, powszechny sąd, jest organem bezstronnym, który ma ocenić, czy Koło i później zarząd faktycznie miało podstawę do usunięcia takiego myśliwego, tudzież nie. I nader często zdarza się, z tego co wiem, nie tylko w naszym sądzie, ale i też w sądach ościennych, że sądy właśnie powszechne, sądy okręgowe dają wiarę myśliwym w tym zakresie, że ich usunięcie z koła nie było. Prawomocne, tudzież zgodne ze statutem czy z prawem. I tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że koła niestety nadużywają swojej władzy i łamią postanowienia statutu, co myśliwi, no nie zawsze wiedząc o tym, nie wykorzystują tej nadzwyczajnej drogi, jaką jest odwołanie do sądu powszechnego, jakim jest sąd okręgowy w danym mieście, tudzież okręgu. W środowisku myśliwskim, ale chyba już i nie tylko w środowisku myśliwskim, jest pan na Lubelszczyźnie, nie tylko w samym Lublinie, postrzegany jako bardzo dobry specjalista, adwokat z dziedziny prawa łowieckiego. Czy jest pan myśliwym? No niestety nie. Jakoś powiem szczerze, Zwierzęta jak najbardziej i flory i fauny lubię, aczkolwiek bardziej oglądać niż do niej strzelać, ale oczywiście to jest hobby, które powinno być kultywowane, jako że ma ogromną tradycję w naszym kraju i w naszym społeczeństwie, tylko że bycie myśliwym to nie tylko prawa, ale obowiązki i według mnie tutaj władze, szczególnie włodarze Polskiego Związku zapominają o tym, że Tą tradycję trzeba kultywować bardzo mądrze i rozważnie. A niestety, ja akurat z racji swojego zawodu spotykam się z tą ciemną stroną łowiectwa, chociaż wiem, że oczywiście większość są to osoby, które faktycznie chcą polować, chcą uczestniczyć w ochronie przyrody i które mają na celu tylko dobro. Tego stowarzyszenia. Czy myśliwi zwracają się do Pana tylko w sprawach porad bądź prowadzenia, mówiąc językiem znowu nieprawniczym, spraw sądowych dotyczących wykluczenia, czy także zwracają się z prośbą o napisanie jakiegoś pisma, skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, prokuratora generalnego, czy jakichś innych instytucji, gdzie upatrują. Jakiś ratunek dla swojej sytuacji? Powiem tak. Ja się już spotykam z przeróżnymi tutaj przejawami działalności myśliwych na naszym tutaj terenie lubelskim. Nie tylko jeśli chodzi o sprawy karne, cywilne, ale i administracyjne, bo wbrew pozorom. Decyzje, jakie zapadają wobec myśliwych, mają różny charakter i różne to są rzeczy. Na przykład w sprawach karnych się zwracają, że ktoś na przykład ich pomówił, ktoś ich e, znieważył, ktoś po prostu na przykład sfałszował pewne dokumenty w kole, co no, też się zdarza i tym się zajmuje prokuratura. Kwestia spraw cywilnych. Tu się zwracają najczęściej właśnie o przywrócenie do koła z racji tego, że zostali wykluczeni. E, tu się zdarza też droga nadzwyczajna po zakończonym procesie cywilnym, gdyż nie zawsze tutaj uda się ze skutkiem tutaj pozytywnym doprowadzić do końca. Zwrócenie się czy do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy do prokuratora generalnego, żeby oni zainterweniowali w danej sprawie, na przykład poprzez wniesienie nadzwyczajnego środka jak jakim jest karga w postępowaniu cywilnym. Tak samo zdarza się też, że administracyjni na przykład po zabraniu broni, bo. Ktoś z myśliwych miał jakieś tam problemy natury prawnej i skutkowało to na przykład odebraniem prawa do broni. Tu wchodzi droga administracyjna po prostu o poprzez komendanta policji w danym województwie albo głównego komendanta policji o próbę zablokowania takiego zabrania broni, no, po prostu odebrania praw do broni. A tym w samym no, prawdo uczestniczenia w jakimkolwiek polowaniu. Pan był właśnie tą osobą, która kierowała sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, jako że wymóg nawet jest taki, że skarga do Trybunału Konstytucyjnego musi być podpisana przez profesjonalnego. Prawnika, czyli w tym wypadku adwokata. Czy mógłby pan pokrótce naszkicować historię tej skargi? Początkiem i zaraniem całej sprawy było to, że pan Wiesław Tajer został zawieszony w prawach członka w kole swoim macierzystym. Doszło do tego na kanwie takiej sprawy, że on po prostu wyciągnął światło dzienne pewne nieprawidłowości finansowe i materiałowe w kole. Skorzystał z uprawnienia, jakie ma każdy nasz obywatel, o czym to trzeba podkreślić, gdyż Kodeks Postępowania Karnego każdemu daje prawo do zawiadomienia organów ścigania o tym, że doszło do popełnienia przestępstwa, tudzież do możliwości popełnienia przestępstwa. Pan Wiesław z tego prawa skorzystał, prokuraturę zawiadomił. Prokurator, co prawda, nie dopatrzył się w wystarczających dowodów, ale jednakże tam nieprawidłowości były, co w swoich postanowieniach wskazał. Pan Wiesław Tajer, jako nieprawomyślny w tamtym okresie czasu, został przez napiętnowany i jako karę, w cudzysłowie to nazwijmy, za to, że się ośmielił na światło dzienne wyciągnąć pewne nieprawidłowości, notabene nieprawidłowości, które godzą w całe koło i we wszystkich myśliwych. Pan Wiesław Tajer został przez swoich kolegów w ten sposób potraktowany, iż jedna z osób, która była podejrzewana, co do której miały były wątpliwości, co do tej prawidłowości finansowo materiały w kole, spowodowała z wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pana Wiesława Tajera, które skończyło się tym, że został on prawomocnie zawieszony w prawach członka koła. I tu jest cały problem, gdyż za moim pośrednictwem próbowaliśmy doprowadzić do tego, aby uchylić konstytucyjność przepisu, to jest artykuł 33 ust. 6 ustawy prawołowieckiej, które wskazuje, że Odwołać się do sądu powszechnego można tylko w dwóch przypadkach, czyli wykluczenia albo nieprzyjęcia do Polskiego Związku Łowieckiego. A natomiast takie kary jak zawieszenie w, prawa w członkach, w prawach członka tudzież np. Na nagana, czy też inne kary dyscyplinarne pozostają poza jakimkolwiek sprawdzeniem przez sąd powszechny. Dlatego też, żeby doprowadzić do skutecznego przeprowadzenia Odwołania od takich orzeczeń. Skierowaliśmy wstępnie pozew do Sądu Okręgowego w Lublinie, który był uprzejmy stwierdzić, naszą zgodnie z prawdą i z prawem, że droga ta nie przysługuje. Na to myśmy złożyli zażalenie do sądu apelacyjnego. Apelacyjny sąd podtrzymał i w tym momencie pan Wiesław Tajer wyczerpał drogę postępowania sądowego, co umożliwiło mu za moim pośrednictwem skierowanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego i została ona już skutecznie przyjęta do rozpoznania i miejmy nadzieję, że z skutkiem pozytywnym, a tak zapewne będzie po wczorajszym orzeczeniu trybunału konstytucyjnego. Jakie jeszcze w swojej karierze napotyka pan przypadki, z którymi mają problemy myśliwi? Tutaj przede wszystkim z tego co z mojej praktyki zdążyłem zauważyć, to są to wzajemne animozje, tudzież konflikty między myśliwymi, które no, najczęściej z racji tego, że są takie, a nie inne, jeśli nie skończą się w postępowaniu dyscyplinarnym wewnątrz koła, w zależności od tego, czy jedna ze stron jest dostatecznie silna, żeby przeforsować swoją drogę, to kończą się najczęściej w sądzie karnym, gdzie albo tudzież o zniesławienie, albo o zniewagę toczą się z oskarżenia prywatnego. A bardzo często też, co już dążyłem zauważyć, sprawy karne toczą się też przeciwko poszczególnym członkom koła, jeśli chodzi o organy, za, że tak to powiem, niefrazobliwość finansową, tudzież na przykład za nielegalne odstrzały, za fałszowanie dokumentów, co też się zdarza. Miałem ostatnio taką sprawę, szczególnie z okolic tutaj naszych wschodnich rubieży, gdzie część myśliwych, Została oskarżona o to, że na przykład fałszowała dokumenty czy też odstrzału, tudzież przeprowadzania szkoleń, co koniec końców. Nie do końca okazało się prawdą, gdyż jeśli chodzi o, że tak określę, fałszowanie, tudzież dość lekkie podchodzenie do wypełniania dokumentów stażystów, to robili to wszyscy nagminnie, a tylko poszczególne jednostki zostały o to oskarżone, co w mojej ocenie no, jest dalekie od sprawiedliwego traktowania wszystkich jako równych wobec prawa.